Witam wszystkich. Dzisiaj jest wtorek. Nietypowy dzień, ale 1 maja 2018, święto pracy, tak zwane kiedyś za komuny. I pendolino jedzie. No to jeszcze raz. Za komuny tak zwane święto pracy, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, a zarazem 14. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. I ja jest w Zabrzegu. Welcome to my world. Nie? Ten blok taki jest tutaj. No i w Zabrzegu jest taka impreza, majówka, sołecko. Tam ma być Masztalski. A kto mieszka na Górnym Śląsku, na Uberszlesien, no to wie, kto to jest Masztalski. Masztalski i Ecik. Jeśli w chałupie, żeś miał taką książkę Klub Masztalskiego. I takie różne wice i berybojki tam były. Kto może się napić, niech się napije. Ale oczywiście nie promujemy tutaj wyskokowych napojów. To jest czysta H2O. Drodzy Państwo, nam bardzo potrzebne, Wam też może pomóc. Zaczynamy 10-minutowy maraton. Prosimy bardzo, zespół. Ale my nie możemy, drodzy Państwo, Was zamęczać sobą. I tak pomału myślimy o tym, żeby ustąpić tą scenę dla prawdziwych artystów, bo przecież dla nich ona jest, a my tylko supportowaliśmy, drodzy Państwo. Także pomału naszego spotkania będzie dobiegał końca. I teraz, drodzy Państwo, gramy swoje role do scenariusza, który życie pisze też. Życie jest po to, żeby sam wybierał to, co jest dobre, a nie złe. Codziennie piszesz życia swój poema i nie wiesz, jak zakończy się.
tym śpiewem daliśmy wam chociaż trochę radości. Tym nasza radość większa, że nie zamądzaliśmy. Urszula Wawrzeczko, Maria Błachut, Damian Żelazny, Grupa Raj. Wszyscy muzycy. Dziękujemy pięknie. Wy jesteście poważnym zagrożeniem dla całej sfery, że tak powiem, disco-polowo-hajmatowej. Bo jak wy zaczniecie występować, to oni stracą robotę, ale bardzo dobrze, bo wy jesteście lepsi. I to o wiele lepsi. Duże brawa, proszę państwa. Drodzy państwo, raz jeszcze nagrodźmy ich oklaskami, bo zasłużyli na to. Szanowni państwo, my tam za chwileczkę też się przeniesiemy. Mówię my, czyli mój kolega i ja przeniesiemy się na tą scenę, tylko liczę na to, że w międzyczasie szybciutko technicy usuną te... No, a prawie był tam zatrudniony nowy gospodarz na tym cmentarzu. I go do... Dzień dobry pani, ja tu jestem nowym gospodarzem, a do kogo pani tu przechodzi? Ona go do... A wiecie, mój chłopek Boroczek tu leży, go do... A już od dawna mąż tutaj spoczywa, a już będzie 15 lat. Oto i pani chyba już bardzo leciwa. Ona go do... Panie, bez 90. A on tak na nią wejrzał i go do... A opłaca się pani w ogóle wracać do domu? Dowcipologia empiryczna to jest nowa gałąź wiedzy przez nas wymyślona. Kierownik samodzielnej katedry humoru stosowanego. Panie i panowie, panie! Przed wami Masztalski we własnej osobie. Państwo klaszczą, on się wyłania. Jak Afrodyta z morskiej piany na tym, bo się łobawisz, daj pozór, kaj to tam łazisz po takim. Jak Afrodyta z morskiej piany na obrazie Botticellego, tak on z niebytu estradowego się wyłania. Państwo bardziej klaszczą, ludzie, co jest? On się kłania, a tak nie kłaniaj się tak głęboko, bo się nie wyprościsz, kobiety. No, ty już swoje lata możesz. No, to wiesz, co się robi. No, powiedz, co ci żona zawsze godo. Witajcie u was. A żona ci tak nie godo. No fajnie, żeś się przywitał, ale... Żona mi zawsze godo. No. W każdym towarzystwie. Stój prosto, żeby ludzie zobaczyli, jaki żeś jest krzywy. No właśnie. Tak. To chodź, godo, to chodzę, nie? No, chodzę. Tak chodzę. Wiele się pan nachodził, nie? A po czaciuń. A ten internista dumnie jak człowiek. Godo, ci chirurdzy to by no cieli i cieli i cieli. A ja dam panu takie lekarstwo, że to ucho samo panu odpadnie. Ale moja jeździ do sanatorium. Ostatnio jak wróciła, ją to opowiem. Ją o mało nie zymdło, jak żeby ją zobaczył. Tu wszystkie kolory tęczy miała. Oczy podkrążone, no. I tak o chudo przyjechała. Ja mówię, kobieta, co ci się stało? A ona jak to ona. Ja już nie pojadę do sanatorium, taki bałagan. Ja wszystkie noce nie spała, chopy tam, a na zod mi bez pokój chodzili. Ja musiała się pilnować. Mówiłam, ale co ci się stało? Ona, panowie, że jak przyjadę do sanatorium, to tu kierownik w recepcji, nie? Dał mi pokój numer 100, to na zierach było napisane. I zaraz pierwszego dniami ta jedynka odpadła. Przez las. Jeden godo do drugiego. Ty widzisz ten las, a ten drugi niebo mi drzewa zasłaniają. I oklaski przedłużymy śmiech. Tak jest dobrze. No to bardzo. Ja tylko słyszę, że państwo się różnie śmieją i to tak nie może być. Proszę państwa, jest taka teoria he-hi-ho-ha. I teraz uwaga. Ja państwu wytłumaczę tę teorię, a potem będzie się śmiać ino dla zdrowotności. Dobrze? He-he-he-he. Proszę na moje 3-4 zaśmiać się he-he-he-he bez powodu. 3-4. Głupie zapomniałem, nie? Hi, 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 hi. To jest nerwowy śmiech, tak młode dziążki się śmieją, nie? Jak to komuś na starość zostało i tak bez żart, facecji. I on właśnie tak zareagował. Ho, 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 ho. Jeszcze w ramię mnie kierunek klepnął. Hamra. Ja wam ten widz powtórza, aby proszę bez sztuczności. Jak komuś nie do śmiechu, to się nie śmieje. Jak ktoś chce się śmiać, a nie wie kiedy, to patrzy na sąsiada.
On zacznie, wy za nim, dobrze? A ja już godam ten widz. Dobrze się. Jeden jechał tirem i zagwoździł się pod mostem. I przyjął patrol policyjny i ten policjant stoi koło niego i się pyta, co? Zaklinował się pan pod mostem. On powiedział, nie kurde, most wieza. Bardzo dobrze. Jak się trzeba śmiać? Ha, ha, ha! I na tym polega teoria hehi-hoha. I nie zawsze się trzeba śmiać. Kiedy się dostanie do więzienia, to na więzieniu będzie flaszki zbierała, no. Ona wie, że można wyjść za kaucją. I brawa, tak jest. A ostatnio patrzę, blondyna stoi w kałuży. Podobno nawet do pani była. Ucho w tej brudnej wodzie, czy mnie to chciała jej pomóc, podłaża wodą, kobieto, co robisz? Ona do bajora słucha. I okraski, przedmą myślę, dobre, ale no to daleko było słychać, nie? Bo rozdziadek jest przez to. Wejrzał się na babcię z podełba, potem podniósł na szczęście tą drewnianą łyżkę do góry i rozbawił się w głowę. A dziadek na to, bo jak se przypomnę, żeś ty cnoty nie miał. Kończę. Kiedy będziesz pił, że będziesz innym człowiekiem. I co? I co? No właśnie, co? I co? No co? I jeszcze innym człowiekiem. No właśnie widzę, widzę. Ale ten inny też pije. Dużą praktykę, bardzo dużo miał praktykę. No, on mi powiedział, że jak mam problemy po delirium tremens z zasypianiem, to opisujcie, przed położeniem się do łóżka trzeba wypić 50. Czego? Czego? Czysty. Czysty? No. I ty to robisz? No to. I to pomogło? No pomogło. Ja jak suseł. Nie dodaj. No. Wczoraj, że się kłod 13 razy spać. Organizatorka polega, ale to ja nie wiem. Panie organizatorze, proszę pan porozmawiać z panem, pan ma jakiś poważny problem. Nie, nie, pan wykonuje ten zapis i chciałbym wystąpić. Nie, słuchajcie, moja ostatnia scena, a potem wystąpić. No, gramy dziadku. A jak tam ze zdrowiem u szanownego pana, że zdrowie miał? A słucham, że zdrowie miał u pana. Panie, mów pan głośniej, bo słabo słyszę na to ucho. Na to, aha, na to ucho. A na drugie? A na drugie rolada z modrą kapustą. Nie dodana, panie szanowny. Ja, jakże zdrowiem u szanownego pana, ze zdrowiem. Nie pan słabo widzi. Wszystko pan tak słabo robi, słabo pan widzi, no, słabo słyszy. Jak tak patrzę na pana, to mi teraz tutaj takie czerwone światełko w oku. O, to niedobrze panie, niedobrze, pan już na rezerwie jedzie, proszę pana. Trzeba uważać. A o co pan pyta? Jak ze zdrowiem? A kiepsko, kiepsko! A to miło słyszeć, miło słyszeć. A u pana o mnie znakomicie. Wiesz pan co? Wypróżnienia regularne, proszę pana. I to najważniejsze. Wypróżnienia. Wypróżniam się codziennie o 7 rano regularnie. Gratuluję. A budzę się o 8, proszę pana. To sen regularny też ważny. A jak tam w tych sprawach seksualnych? A panie, to największa radość życia. Seks, panie. Ha, ileż tobie dostarcza przyjemności, proszę pana. No, gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Gratuluję. A jak często panu... A panie? No raz w roku, proszę pana, raz w roku. I pana tam tak bawi? Tak, bo to już pojutrze, proszę pana. Współczuję. A pan współczuje, panie. A pan to jak często? Pan się od pana no, jestem, no. A ja to kiedy chcę. Kiedy? Kiedy pan chce? A kiedy pan, jak często pan chce? A w tym roku mi się jeszcze nie chciało.
to nawet zrozumiałe. A w ubiegłym? A mi też nie. Proszę Państwa, powiem Państwu, żeby tak optymistycznie zakończyć, że w ten 2018 rok szedłem taki podbudowany. Czymże to? No ja Państwu powiem i z przyjemnością przekażę tą wiadomość. Ja mam przyjaciółkę. Co? Ty masz przyjaciółkę? Gazetę starą. I teraz zabrałem się do niektóry i przeczytałem, że taki chłop statystyczny może mieć w ciągu swojego życia, niech pan słucha, 11 tysięcy zbliżeń seksualnych. Niemożliwe, niemożliwe. No? No naprawdę? No? No i to cię tak rozweseliło. Tak, to mnie tak podbudowało. Coś podobnego. Bo wziąłem kalkulator i podliczyłem. I co? Wyszło mi, że będę żył 420 lat. O. I takiej długowieczności rytuarze takim kolorowym, czyli będą stare przeboje, a państwo będą tańczyć. Tańczyć do północy. A co po tym będziecie robić, to wasza sprawa. Dziękujemy Państwu pięknie. Pyrz w Lutowie. A teraz bawcie się dalej w pokoju. Niech was Pan Bóg i policja mają w swojej opiece. Dziękujemy. Pyrz. Dajcie pozór, jaki mi tu sam szpaler zrobili. A joje nad Iłownicą w Czechowicach-Dziedzicach. Ja. I kurde, zaś mnie cuk zakłócą. Ja. Byłem w Zobrzegu na występie kabaretu Masztalscy. A wcześniej śpiewał burmistrz zespół Raj, burmistrz Czechowic-Dziedzic, czyli nasz. Śpiewali, ja, gryfnie im to szło.
dnia wjeżdżam z Czechowic do Ligoty. No dzisiaj taka rajza po okolicy, no w ogóle nie planowano taki pochód. Ja chociaż pochód to już przeszłość.